Cześć! Nie ma miejsca w McDonaldzie, Cezary. Chciałem, chciałem się z e, spacerek, bo jest super słoneczko, no ale się nie udało, no. E, zauważyłem, że chyba za, za bardzo się przychylam i przez to dźwięk jest taki dobanie, więc mogę dzisiaj na tak zwanym dystansie robić tak. Powiedzcie, czy, czy tak, poza tym, że widać mi drugi podbródek, to słychać też dobrze? Zaraz rzuci tekst, bo kawa za zimna. Adam. Rzucę tekst, że rzuci się pisze przez RZ. <laughs> Taki poranek. <śmiech> <śmiech> eee, siema. Ziemi się spóźnia. Przepraszam, przepraszam, spóźniłem się. A jeszcze i tak zobaczcie, widzicie ten. No czekajcie. Tak się sprawdza, skąd idzie światło. Idzie się idzie. Tu. No. Eee, to stąd. Eee, nie zdążyłem założyć dyfuzji. Słychać Hajka. Pozdrowienia z Vancouver. Cześć Narado. Eee, mm. Słychać bardzo dobrze, no to możemy tak zrobić. Trochę jak z błyskiem będzie. Tutaj będą duże różnice, a tutaj już będzie wygodnie. Ja nie będę się tak garbił. No. Cześć, Tomasz Arek, Dwulatek. Cześć. Ale nas dużo. Ile jest osób? Eee, nawet dzisiaj stwierdziłem, że jak będziecie, że tak powiem, dawać siarę na czacie, to patrzcie, co robię. Cyk. <laughs> nie ma czatu. Nie, to jest takie demo, wiecie, żebym mógł w razie czego pokazać coś tutaj na przykład kciukiem, bo jak pokazuję kartki, to się okazuje, że nie widać. No, ale proszę bardzo. Hop. 122 osoby. Dzięki Tobie. 125. No to co? Mamy kogoś nowego? Jest ktoś nowy, nowy? Jest, teburg Pozdrawia. A skąd Ewelina Jest, teburg. Po nazwie to tak? Nie wiem, Austria, e, Kopenhaga, Łukasz. Wy widzicie czat obok, tak? Ale wszyscy, którzy obejrzą później, już nie zobaczą czato. No, e, pierwszy raz jest Mateusz Marek ze Słonecznego Piątku Małego. A nazwę już znam, bo wczoraj, Mateusz, chyba wystawiałem na Ciebie fakturę za kurs, nie? Słuchajcie, w ogóle przepraszam, bo teraz jest rzeczywiście, jestem w takim okresie, Mocnego chaosu. Wczoraj wyłączyłem totalnie telefon, to znaczy zostawiłem sobie tam jedynie e, aplikację, żeby coś tam powiadomienia, ale wczoraj, jakby zarządzam teraz e, e, sprzedażą kursu i jeszcze tam nazwijmy to małe niedoróbki w kursie z Photoshopa. Tam nie wiem, coś się mail nie wysłał przy aktywacji. No to bardziej obsługa sklepu, ale przygotowuję się na wielkie otwarcie. No dobra, dobra, znowu wyjdzie, że was tutaj ten blok reklamowy. Dzisiaj nie zdążyłem, autentycznie spóźniłem się, ale nie zdążyłem zrobić. E, sobie kawy drugiej. Chcę wam tylko pokazać, bo mój wóz, który już, ten stary Audi, jak się nim jeździ, jestem z niego mega zadowolony, ale on już tam się śmieją, że on to jak choinka świeci lampkami, nie? Jak się gdzieś pojedzie. Nie, nie jest źle. Tam jedną rzecz poprawili, mechanicy jest ok. A mówię to tylko dlatego, że niedługo go będę wystawiał na sprzedaż. <laughs> nie, ale poważnie. E, także mam starą Audicę, bo nie zdążyłem jej sprzedać, bo cały czas skupiam się na jednej. Ale mam już w leasingu Mazdę. I Mazda po zakupie wysłała mi na przykład taki kubeczek. E, proszę bardzo. I tu mam wodę, żeby nie było. Po dupę Challenge. Dzisiaj plus jeden do mojej kolekcji. Także kolejny dzień. Mam nadzieję, że wy też. E, hop, już. No dobra. Audi zawsze jest ok. Nie Wojtek. Nie lubię generalizacji. Nie, nie jest zawsze ok. Na przykład nowe modele już, e, no dobra. E, ponieważ nie zdążyłem wielu rzeczy zrobić, to dzisiaj. E, czekaj, start. Cześć Wam, witam Was na kolejnej fotokawce numer 23. Tak, 3 już, no trujeczka z tyłu. Czyli jak ktoś dobrze policzył pełny miesiąc już ze sobą spędzamy i standardowo na dzisiejszej fotokawce trochę wiedzy, trochę fanu i trochę inspiracji w większości formuła dla wszystkich tych, którzy są nowi czyli jedna osoba, może druga a potem może ktoś obejrzy formuła jest totalnie luźna ja trochę gadam, odpowiadam na wasze pytania na pytania patronów w pierwszej kolejności czasami jakiegoś suchara walne którego trzeba jednak przełknąć ale liczę, że po tej fotokawce wychodzicie trochę bardziej bogaci o wiedzę fotograficzną, ale też taką coraz więcej się zaczyna pojawiać, też taką nazwijmy to, jak, jak osiągać cele, no nie jak realizować, jak stawać się lepszym w tym, co się robi. No i trochę ruszacie dupsko, no, czyli trochę motywacji. No widzicie, Audi masakra, pisze Kacper z Hamburga. Nie, ja jestem mega zadowolony. Ze wszystkich samochodów, które miałem, a miałem malucha. To nie byłem zadowolony, ale byłem, bo to był mój pierwszy samochód, więc asypał się strasznie, bo używany. Potem miałem Hondę Accord i jak zawsze kupuję używkę. Potem miałem Audi, które jeszcze stoi na parkingu i wyprowadzam je na spacer. I teraz mam Mazdę w leasingu i to jest mój pierwszy nowy samochód w życiu, więc się boję nim wyjeżdżać. Jeżdżę Audicą. I ze wszystkich jestem mega zadowolony. No. Mówiłem wam o cieszeniu się życiem? Mówiłem, dobra. Pałac Kultury i Nauki, wita. Magda, ale w jakim sensie? Znaczy jesteś tam? Tam jest Akademia Fotografii, na 17 piętrze. Byłem kiedyś, miło wspominam. RDC, spacery pełną paru. No dobrze, słuchajcie, to co? Czyli zaczynamy, co? Standardowo od trochę wiedzy. Jak macie jakieś suchary to team Mazda. To jeszcze jedną rzecz dodam, jak zawsze łyżkę dziekciu. To czego nie cierpię, nie lubię. To nie lubię takich wyznawców marek, dowolnych. Czy to będzie iPhone, czy to będzie Samsung, czy to będzie HTC, czy to będzie Ford, czy to będzie Cytryna, czy to będzie Nikon, czy to będzie Canon, czy to będzie Mazda, no nienawidzę wyznawców takich. W sensie takich, którzy się przywiązują. Wierzę, że dany model y, konkretny, y, można mu ufać. Tak samo jak Marce można ufać. Ale na pewno nie w tym sensie, żeby się wywyższać nad innymi. Bo przyjdzie pół roku czasu i potem się okaże, że ktoś inny, robi lepszy model. Zawsze jestem otwarty na takie doznania. Także no, y, ja, jest, ja należę w takim razie do Timu, samochodów, które używałem, czyli Tim Zieniu Cars. Ale też jeszcze jedna rzecz, w drugą stronę, jak to zawsze lubię sobie tak z dwóch stron się spoliczkować. E, za to mega szacun dla wszystkich którzy potrafią zbudować społeczność dookoła jakiegokolwiek, nie wiem, produktu usługi, marki i tak dalej, także ja też e, strasznie lubię na przykład to, że rodzina e, iPhone'ów, znaczy rodzina ludzi, którzy e, uwielbiają korzystać z Apple'a jest taka mocna i tak się bardzo, ten, że tak powiem, wspierają e, tak samo rozumiem kontrprzeciwników, e, nikonowcy, kanonowcy po prostu strasznie fajnie, jeżeli ludzie się potrafią zjednoczyć dookoła tego, co lubią używać, e, no dobra to, to standardowo taka mała gwiazdeczka. A wszystko, co mówię na fotokawce, to jest tylko i wyłącznie mój punkt widzenia. Czasami się mylę, czasami zmieniam zdanie. E, bierzcie na to poprawkę. Ale jak widzicie, humor mi dopisuje, a dopisuje, bo jestem po różdu do w dzisiejszym. No więc e, słoneczko jest, do Maka się nie załapałem. Szczecin widzę. Tutaj doszedł, czyli Roman. E, Sebastian Neusz y, również ma Mazdę, no i bardzo dobrze. No. no i ja na razie jestem mega zadowolony. No. E, I pewnie tak zostanie. Nie wybierałbym Mazdy, gdybym nie poczytał to. Dobra, bo o samochodach się zrobiło. E, to co? To sobie zapiszę, co my dzisiaj mamy. O wiedzy, zaraz patrzę w, w pytania. E, jeśli chodzi o inspiracje, to mam jeden temat. A co do fanu, to nie wiem kawał z tabelki mam mogę przeczytać co ma fotograf e, nosić w, e, już skopałem i, i tyle może <zysiu> <suszy> sami przeczytacie okej okay, idę do tabelki e... a przy okazji słuchajcie bo dzisiaj dałem takie logo <klieszy> już 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 kontrol 0 i proszę hop jak wam się podoba takie logo na fotokawkę? Smutne, chyba co? Tak myślałem o tym, że kreska, która idzie tu, jest kreską smutną, bo idzie wykrzywienie w dół. Ale to dzisiaj mnie tak naszło. Już. A się teraz. Cyk, cyk, F7. Już. Tu. Tu. Dobra, jestem. Słoneczny Kraków. Cześć. Co modelka ma na sesji? Słuchajcie, fotografa. Tere. <śledzianie> Fotografia samochodowa. O, to jest. Mot motoryzacyjna, to jest dobry temat na jakiś kolejny wątek. Proszę bardzo. E Ale nie dziś. Dzisiaj będzie o kulinarnym. Tak, tak. E Moto. A co? Była ostatnio wczoraj na grupie? Moto Monika. E Robienie logo to koszmar. Nie, to przygoda odkrywania, Wader. To jest poszukiwanie samego siebie. Trzy lata swoje logo robiłem. <grywki> A fotokawki machnąłem, wiecie, po... E, za ciosem, tak, tylko sobie tak machnąłem. Tylko potem poprawiałem pół godziny. Ok, to teraz tak. Pytania od patronów. Sekcja wiedza. Uwaga... Cyk! I teraz nie powiem to, z czego już się patroni nalewają. Widać mnie, czy nie widać? że tu staje filmiki różne, różniaste. Spróbujcie kiedyś w obs na jednym ekranie bez podpowiedzi zrobić dobrze, sprawnie streama. To pogadamy, ok? To takie nie fair. E, ok, no to tu mam właśnie przeczytane: Co ma fotograf w plecaku? Fotograf w plecaku ma nosić swoje rzeczy. To cudze też może, no, e, ok. To lecę do góry. Tu na pytaniu Marka o kolory w małym studiu odpowiadałem wczoraj, a dzisiaj lecimy tu. Czy praca nad retuszem to jest pytanie od Piotrka. Czy praca uwaga, standardowo, widać mnie czy nie widać? Dobra. Czy praca nad retuszem całości sesji odbywa się u Ciebie w określonych godzinach, aby zachować w miarę jednolite warunki pracy? Tak, tak. Chociaż czasami to, to nie jest wykonalne, bo termin goni, więc staram się retuszować na raty. Na przykład uwaga, cyk, dam wam tak. Już teraz będzie dobrze? Tego nie powiem, ale mnie widać. <laughs> ok. E Staram się retuszować zdjęcie na raty. Na przykład, jak mam całą paczkę, już wam mówiłem, całą paczkę zdjęć z jednej sesji próbuję robić e za jednym razem. I właściwie kluczowe do poprawnej ekspozycji, kolorów i tak dalej jest wywołanie. A potem w Photoshopie, to niezależnie jakie będą warunki, ale tam się nazwijmy, pracuje nad retuszem skóry, nad czyszczeniem, nad Liquifyem. E, i właściwie nadaje klimat, tak jak tam cały czas wam mówię, z reguły w Lightroomie albo pluginem, no, e, ale pokazuje to, no, no dobra, w kursach swoich pokazuje, ale e, więc dla mnie najważniejsze jest wywołanie, czy tam zadbam poprawnie o kolory i ekspozycję, czyli właściwie dwie pierwsze rzeczy: e, balans bieli. I, I suwaczki od ekspozycji, highlights, shadows i tak dalej. Jak to zrobię, to potem mogę retuszować już w różnych warunkach. A potem przychodzi etap dodawania klimatu, czyli na przykład dodania zafarbu na zdjęcia, czy przesunięcia kolorystyki, czy to pluginem, czy color gradingiem, czy presetem, czy samymi suwaczkami, na przykład bardziej ciepłe, delikatniejsze kontrasty, czy coś. i wtedy znowu potrzebuję dobrych warunków świetlnych. Także e, retusz skóry to jest taka mechaniczna praca, last, 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 last e, 5 minut. No, u mnie. E, I to mogę mieć dowolne warunki, to mi nie robi, Byłem po oczach nie dostawał. A zresztą taką uwagę daję przy kursie retuszu, bo jak ja retuszuję, jak je jak ja pokazuję przy kursie retuszu, to ja cały czas sobie świecę w twarz, żeby mnie było dobrze widać. Trochę jak teraz, czyli mam warunki bardziej do nagrania, żeby było dobrze mnie widać, bo ekran i tak będzie neutralny. Dla was macie zrzut ekranu, ale ja nie dobrze widzę, więc jeżeli, jeżeli macie ocenić wartość kursu po tym, jak wygląda zdjęcie finalne i powiecie o jezu, ale przesadził tutaj, z... to nie, po prostu jakby. Opowiadanie o tym, co się robi e, i pokazywanie siebie w trakcie jest trochę inne niż sam czysty retusz. Więc wracając, e, na kolor wpływa w szczególności wywołanie i to musi być w dobrych, stabilnych warunkach otoczenia, czyli na przykład nie jak teraz. Przecież jak ja teraz sobie walnę coś takiego, to jak ja miałbym pracować? No. Cyk, ładne, mroczne zdjęcie, proszę bardzo. Jak się strzela przez żaluzję, daleko lampa ustawiona i e, żaluzję blisko źródła. Znaczy, sorry, żaluz, żaluzje blisko, blisko modelki, a lampa jak najdalej modelki i malutka, jak słońce. No. E, Mariusz pisze, dzień dobry, a posłucham sobie ciebie przy retuszu zdjęć z wesela. No, e, weseliło się, no dobrze. To jeszcze okres weselny. 215 osób ogląda, no nieźle. Ja już zaczynam mieć taki, z jednej strony takie poczucie, że dam radę, w sensie, że siadamy i, i, i pogadamy sobie, znaczy nie wiem, na pytania odpowiem i tak dalej, że ja nie muszę się jakoś mega przygotowywać, a z drugiej strony widzę, że jest coraz więcej osób i, i zaczynam mieć taką. Obawę, a co jeżeli nie wyjdzie ta fotokawka, co jeżeli tam nie wiem, nie uda mi się energii jakiejś w sobie wykrzesać przez, przed fotokawką, a potem będziecie mieli takiego e, mówcę przed sobą, padniętego, który tam suchar na sucharze wali i tak dalej. Więc e, to jest chyba też taka uwaga co do twórczości, że jak zaczynacie coś na świeżo, czyli robicie swoje pierwsze zdjęcia i wrzucacie, to nie macie, nazwijmy to, ludzi, którzy. Już do czegoś się przyzwyczaili u was, do jakiejś jakości, do jakiegoś stylu. A to oznacza, że macie zajebisty komfort pracy. Bo możecie eksperymentować, możecie szukać siebie. A jak już zaczynacie już coś robić i ludzie po prostu uderzają do was, bo wiedzą czego mogą się spodziewać, no to z jednej strony fajnie, a z drugiej nie fajnie, bo zrobicie coś innego lub nie na tym poziomie co zawsze. I już jest tak, że jest rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami, a tym co dajecie. No to dobra, dobra, dobra. A co z filmikami typu Q&A? Pyta Mateusz Derek. A co ja robię na, każdym, na każdej fotokawce? Zresztą ja robię Q&A. Pierwsza sekcja to jest Q&A, potem jest Q&A. Aha, a teraz musicie mi na chwilę wybaczyć, bo co ja, ja jak mogę to zrobić już? Bo tu. Segunda, ah. Uh, No dobra, sorry, sorry, ale kurier idzie. No dzisiaj widzicie w maku to co najwyżej mamy mistrz drugiego planu, a tutaj kurier przychodzi. Ale może jakiś unboxing wam zaraz zrobię taki na live. Więc e, Mateusz, e, to trochę znowu jest tak, że właśnie no to, to co mówiłem, że ponieważ odpaliłem serię QA, to teraz niektórzy mówią: no kurczę, gdzie jest kolejny QA? A z QA i z vlogów w, w, ewoluowała trochę fotokawka. I też z dziennych vlogów dla Patronów. Tak. Więc mamy dzienny, dzienny sposób mojego nadawania do was, do was wszystkich, na którym również i w szczególności odpowiadam na pytania. Także nie mam dedykowanej no, nowego tematu na to, żeby jeszcze jakieś Q&A robić. Tu robimy QA. Mam nadzieję, że jest OK. E, dobra. Przewidywane doręczenie przesyłki w godzinach 11.30. 11 A, to może od Adama coś. A ja już wiem co. No dobra, zobaczymy. ok. No, to ja już wiem, jak od Adama to wiem co. Jak nie od Adama, bo też może być nie od Adama, coś to to coś innego. No dobra. I znowu muszę Wam pokazać moje fajne zdjęcia, proszę bardzo. A ja idę odebrać. No dobra, eee, co, unboxing live, czekajcie, jak zrobić, żeby było widać, słuchajcie, kupiłem sobie na Aliexpressie za około 50 centów coś takiego, że to jakby pasuje do klucza, pilnik, otwieracz i inne rzeczy, jestem w stanie tego teraz użyć, sekunda, dobra, Rysiek Suprun bez spoilerów, jakie spoilery, jak zobaczę, jak się okaże, że to jakaś... Bo nie wiem. Obstawiam, że to będzie od Adama, bo karton jest za duży. Ja karmy dla kota nie kupuję, byłyby większe, żona kupiła ostatnio. Dobra, więc zaraz wracam do pytań, sekundka. To nie wiem. Przynajmniej takie opakowania, ale zobaczymy co w środku. Może jest to opakowanie zastępcze. Ej, no. No, słuchajcie. Eee, no to już. <ścoughs> Czuję, że to od, od patronów coś przylazło, co? Przyznać się, kto ten. Kto tu mi takie cuda wysłał. Więc teraz mogę z taką kawką nawet e, różdupę z kawką robić, no. Bardzo dziękuję. Przyznać się, sprawcę jakiegoś. Zaraz odczytamy. Nie odczytamy. Ja już wiem od kogo. Germany. To jest od Kaja. Kai SimpliPix. <grystanie> Kai, thank you. No proszę. No i co teraz? No. <grystanie> Z e, naprawdę łączy nas taka mega sympatyczna nici, i, i e, pamiętam, jak je, on miał mega takie w ogóle. E, mam nadzieję, że tego nie przetłumaczę, no ale dużo, d, dużo tego, dużo pracy włożył w to, żeby tu być, i miał mnóstwo zwątpień po drodze i też bardzo. Bardzo często właściwie chyba go tak musiałem kopnąć trochę w tyłek, żeby ponownie ruszył, bo on robi super zdjęcia. Wielu ludzi mówi, że bardzo podobne do moich. No nic dziwnego, przy, przyjechał świadomie na warsztaty, żeby robić podobne zdjęcia, bo mu się podoba mój styl. I, I wielokrotnie już tam sobie przesyłamy różne rzeczy. Także wielkie dzięki. Thanks. Proszę, unboxing live. No dobra. Cię wzruszyłem, no. Słuchajcie, ok. E, to co? Lecę do pytań patronów. Kurde, no. Mazda, fotokawka, ziemię, coś się tu dzieje. E, patrzę dalej na pytania. Dobra, e, odpalam tabelkę. Czyli o retuszu było. H23. E, czy początki prowadzenia kursów stacjonarnych były trudne? Ło, Piotr. To, bo to jest pytanie o nazwijmy to dzielenie się wiedzą, a nie o fotografię. To ja bym zaparkował ten temat. To myślę, że to, to przy okazji biznes z pasji, ponieważ moim też biznesem jest dzielenie się wiedzą. E, więc ja może tam to opowiem albo przy okazji. Do, bardzo dobre pytanie i w skrócie oczywiście, że trudne jak wszystko co się zaczyna. Wszystko co się zaczyna jest trudne, bo jest nowe, bo można się potknąć. No. E, e, dlatego, dlatego też e, no, no, dłuż, drugi, długi temat, trzeba mieć motywację znowu do tego, by się nie poddawać czasami, e, wiedzę zdobywać, no i td. i tp. No, kursy stacjonarne, kursy stacjonarne są z uczestnikami, więc tam jest czynnik ludzki jeszcze do opanowania, no dlatego w ogóle też mówię bo o ile warsztaty na przykład u mnie warsztaty, które już nie odbywają chyba na pewno w tym roku nie zrobiłem a może zrobiłem indywidualnie znaczy zrobiłem indywidualne, ale grupowych nie zrobiłem bo jest jedna ciekawa rzecz przy warsztatach grupowych, musicie mieć dopasowaną grupę, to znaczy zobaczcie, że jeden troll nawet na grupie dyskusyjnej potrafi zepsuć klimat wielu, wielu osobom, to macie grupę na przykład fotografów, idziecie, idziecie na warsztaty stacjonarne i jest tam, nie wiem, 8-12 fotografów, i będzie jeden po prostu taki, który wszystkich kurza. To jaki macie feeling po takich warsztatach stacjonarnych? Wiedza to jedno, ale może doszła taka nota łyżka dziegciu, także po prostu wychodzicie i mówicie, no byłoby było super, ale po prostu ten tam Zdzisław po prostu na nerwy działał. Więc to jest coś, czego nie ma w warsztatach online czy indywidualnych, bo wtedy cała wiedza idzie w jedną osobę. No. No więc ja sobie z tym jakoś tam radziłem. No, nie każdy się do mnie na warsztaty dostawał. Eee, ale ze dwa razy mnie intuicja zawiodła i, i potem miałem moralniaka takiego, nie? że po prostu jedna osoba jest w stanie wywrzeć na, na resztę grupy negatywny wpływ. Po prostu. No dobra, ale to mówię. No <laughs> o doświadczeniach sprowadzenia kursów to to inne dla, powiem tylko tak bo, że e, ja dlatego bardzo bardzo wiele razy myślę żeby uruchomić kolejną edycję warsztatu bo muszę mieć nazwijmy to grupę dopasowaną do siebie gdzie wiem że każdy się będzie pozytywnie nakręcał a nie będzie jakiegoś trolla w grupie i dlatego też tak dużo energii poświęcam na warsztaty indywidualne e, gdzie wiem że jestem na 100% 120% nawet no, tej, dla tej jednej osoby i warsztaty online'owe, gdzie wy macie, nazwijmy to, pełną wiedzę w, podaną tylko i wyłącznie dla siebie. Możecie cofnąć, możecie przewinąć, możecie dopytać potem i tak dalej. Za to w drugą stronę, przy warsztatach indywidualnych nie ma osoby obok, od której można coś zgapić, czy się zainspirować pytaniem, które ktoś inny zada. To mamy na fotokawce. Często dostajecie pytania od kogoś, na które sami nie wpadlibyście, by zadać, a się okazuje, że odpowiedź jest ciekawa. Więc. Łączymy jedno z drugim i wychodzi dobrze. No ale to ok. Dłuższy temat, więc jak widać, znowu się rozgadałem. Parkuję tu. Jestem w tabelce i jestem, czy mnie nie ma. <laughs> A Piotr, znowu o biznes się pytasz. Na rozpoczęcie działalności komercyjnej ze swojej pracy. No, pytanie jest przewrotne. Oczywiście, że jest. Patrzę na kogoś innego. Bo to jest podobne pytanie, Piotr. Jaki moment jest odpowiedni na rozpoczęcie działalności komercyjnej na swojej pracy? No. Jaki moment jest odpowiedni? Taki, kiedy czujesz, że jest, a właściwie nigdy nie będzie dobry moment, trzeba po prostu zacząć. Tak samo jak nigdy nie jesteście gotowi na swoją pierwszą sesję. Nigdy. Zawsze coś może wyjść nie tak, więc trzeba po prostu ją zrobić. A potem wyjdzie w praniu. Ale jest gdzieś przy, tam, gdzie jest ryzyko finansowe, to, to jest dużo rzeczy do przemyślenia przed, warto o nich wiedzieć przed. No, tu mi Karolina zadała. Co robiłbyś jaki projekt zrealizowałbyś, gdybyś miał nieograniczony budżet. Iii. Karolina, no, dalej teraz zadałaś. E, hm. Hm. Nieograniczony budżet. w ogóle, no dobra, dobra, to tak zacznę najpierw y, filozoficznie, y, ale y, pytanie jest, po co robi, robię fotografię? Czy żeby zarobić? Y, czy żeby poczuć ciarki? No, jedno i drugie, ok. Ale załóżmy, że znaczy nieograniczony budżet oznacza, że ja mam dużo kasy do dyspozycji, ale na tym nie zarabiam, żeby nie było. To wydaje mi się, Trochę przewrotnie odpowiem. Wyjdzie jak na konkursie Miss Świata, nie? Co, co byś chciała zrobić, jakby zostałeś Miss? Żeby świat był szczęśliwszy i ludzie happy. Gdybym miał nieograniczony budżet, to chyba bym po prostu mm, zrobił jakiś może kalendarz charytatywny. Znaczy, tą całą kasę, którą bym miał, przeznaczyłbym nazwijmy to na to, żeby on się zadział, żeby ten kalendarz się zadział, ale chciałbym, żeby modelki, które w nim wystąpią, zrobiły to za friko. Eee, za to no, jest część ludzi, którzy pracują z tego żyją, nie wiem, oświetleniowcy, nie wiem, tam produkcja i tak dalej. Czyli chciałbym zrobić kalendarz, gdzie ten nieograniczona kasa tak naprawdę idzie do potrzebujących nie wiem jak, nie wiem, i nie wiem, kto to są potrzebujący ale powiedzmy w rozwój pasji ludzi bo taką, takiego mam zika dowolnej pasji w szczególności fotografii ale dowolnej pasji eee, a, a przed wtedy dzięki temu, że kasa by poszła na szczytny cel, dałyby się zaprosić wszystkie piękności takie, które bym chciał. Nie wiem, mam, mam parę gwiazd, które bardzo bym chciał sfotografować, część z nich chodzi po wybiegu Victoria's Secret na pokazach, oczywiście, że tak, ale chciałbym zrobić to po swojemu wtedy, czyli prawdopodobnie czarno-białe, naturalne światło, jakiś delikatny sensual. No, czyli żaden producent bielizny by w ten projekt nie wszedł. No, może producent prześcieradę, IKEA sponsorowałaby taki projekt, no. Okej, okay. nie, nie, chciałbym, chciałbym chyba coś takiego zrobić wtedy, czyli ee, no, takie, takie gwiazdy z magnetyzmem w oczach i, i, i petardą, że tak powiem, jeśli chodzi o, 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 o ciało, ale bardziej chodzi mi o ten magnetyzm i chciałbym to wydobyć. No. No to tak w skrócie, eee... no to żeś mi Karolina dała teraz, to zaraz, już wiem jakie będzie pytanie na tą fotokawkę, <grywka> do was. Tylko wam poprzeczkę ustaliłem, że teraz każdy kto by powie, żeby wyjechał, gdzie, no nie, dobra, już. Teraz niech ktoś powie, że nie chce już szczęśliwać świata w tym pytaniu, nie, jaka wiocha. Dobra, lecę w dół i wpiszę tą odpowiedź tu, aż 23. Co Cię motywuje? Artur, to już, to było pytanie wczoraj. Jakoś mało pytanie o fotografię się zaczyna dziać, no. tylko Zmienimy fotokawkę na motyw, foto, motywację kawki, no. Coaching kawki. Okej, okay, to to była wiedza. Teraz idę do Was z powrotem. Do ekranu patrzę w komentarze. Także, jak macie jakieś pytania z tłumu, będę łowił już. Hmm. Dobra, macie coś. Witam, lekko zadyszany pisze Irek. No i bardzo dobrze. Sesję modową, hasel, modową Hasselbladem. No i, i właśnie, i, i ja nie mam takich ciągot sprzętowych. No, znaczy, już trzymałem Hasselblada w ręku i, i uważam, że e, jakby, mi, jakby mi się kasa nie liczyła w życiu, to pewnie bym strzelał również Hasselbladem, e, ale wolałbym tą kasę gdzie indziej przeznaczyć. No i no, już. Kaszuby witają. E, Daniel Tomaszewski. Niby spóźnione, ale ale jeszcze przed czasem. Jakim czasem, Tomek? My już kończymy zaraz Trzy, 30 minut gadam. E, Adrian. Bardzo dziękuję. No. Sąsiedzi. No dobra, o proszę. Kacper pyta. Dlaczego? W końcu fotograficzne. Dlaczego nie zmienisz puchy na D850? Co ciebie skłoniło na, do zmiany D800 na D810, gdzie jest pomiędzy nimi. A jest między nimi mniejsza różnica. Ja potrzebowałem backupowy aparat. To tak. Czyli kupowałem aparat, bo miałem D800. I jeżeli chcę gwarantować klientowi sesję, że ona się wydarzy, że jedziemy na plan, są zaangażowane modelki, zespół, produkcja i tak dalej, i ten plan nie jest w studiu fotograficznym w Warszawie, ale na przykład za granicą, to chcę mieć. Jak robiliśmy zdjęcia dla Indigo, na przykład w Portugalii na plaży, to chcę mieć ze sobą dwie puchy. E, a ja jest taka ciągota gadżeciarska, że oczywiście mógłbym wynająć na miejscu tam puszkę na trzy dni czy coś. Ale mam, mam dwa ja jestem spokojniejszy, więc, więc to. No Ale teraz mam dwa body D800 D810, które mi załatwiają całą robotę. Przeskok na D850. Ja, gdybym był w poprzedniej sytuacji, miałbym D800 i miałbym kupić teraz aparat numer 2 lub numer 1, zależnie jak liczyć, to wybrałbym D850. To jest zajebisty, po prostu. Ale w, 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 wtedy nie było, wtedy był D810. W ogóle rozważałem jako drugi aparat nie D810, ale D750, że miał dwa różne aparaty, czyli D800 jako stary i D750 jako inny nowy. A się skończyło na D810, jestem mega zadowolony. No. Tylko wiecie jak to jest, no to tam mam chyba jedno zdjęcie nawet. Dajcie mi sekundkę, to wam odszukam i będzie w kategorii fan. Zrobiłem screenshota. Sekundka. <laughs> Okej okay. i teraz muszę Wam zrobić tak, czy też tak. Eee... Jak się kupuje nowo, nowo, nowy aparat, to co, łatwo Wam sprzedać stary. Zawsze znajdzie się zastosowanie. A w ogóle SLR Lounge też polecam. Eee... No dobra. Git, widać mnie, czy mnie nie widać? No dobra op już więc dlatego nie sprzedałem on miał być zamiennikiem ale potem znaczy inaczej backupem ale docelowo zamiennikiem jak będzie będę potrzebował kolejny aparat to na pewno będzie to d850 mówię jeżeli mam robić dalej swoje bo mam stajnie A już cytrynowy kolor poczytaj o klimacie film noir próbowałem zapytać wczoraj jak kalibrować stanowisko z dwoma monitorami na dwóch kartach graficznych każdy z osobna czy wystarczy jeden skalibrować Jeszcze raz, poczekaj. Wojtek, próbowałem zapytać wczoraj, no dobra, jak kalibrować stanowisko z dwoma monitorami? Czyli mam dwa monitory. Na dwóch kartach graficznych, każdy z osobna, monitor? Czy wystarczy jeden skalibrować? Czyli masz jeden komputer i dwie karty graficzne, tak? I jedna jest podłączona do jednego monitora, druga do drugiego. To dwa musisz skalibrować. Tak mi podpowiada intuicja, logika. Jeżeli, no bo kalibracja oznacza zmienienie parametrów. Proszę bardzo, tu. Teraz mogę zmienienie parametrów. Kalibracja sprzętowa. Zmiana parametrów w tym konkretnym monitorze. Będę miał drugi, to będę musiał mieć drugą kalibrację sprzętową do niego dostosowaną. A kalibracja kończy się też tym, że z wypluty plik ICC jest profilowana karta graficzna razem z systemem. Więc potrzebna jest kalibracja na jeden monitor i kartę graficzną i na drugą. Tak mi mówi e, intuicja, jeżeli jest jakiś ekspert od tego i robił, i jest inaczej, to proszę o sprostowanie. E, no dobra. Każdy monitor jest inny, i każda karta graficzna też inna. Tam obejrzyjcie e, odcinek o kalibracji, i tam mówię o tym, jak wygląda kalibracja, że składa się z tych dwóch części: sprzętowej kalibracji monitora. I profilowania, dlatego jak się mówi o kalibracji laptopa, który nie ma kalibru, sprzętowej kalibracji, to i tak się kalibruje, innymi słowy profiluje się kartę graficzną w laptopie i przez to system operacyjny, czyli wasz Windows czy macOS wie jakim językiem gadać z kartą graficzną, żeby dobrze wam wyświetlić monitory, no, po, jak najbardziej poprawić monitory, kolory. Tam używam tego sformułowania, zaczerpniętego z Otejzo, że musi wiedzieć, jakimi kredkami rysować kolory, żeby były ok. No, dobra. Cezary mówi to samo. Każdy profil musi być przypisany do sprzętu, mówi Piotr Miszczak. No już, polecam odcinek o kalibracji mój. A potem to trzeba pomnożyć razy dwa, ale to wiele wyjaśnia. No dobra, to to była wiedza. To był też fan. No, z Bawarii, Artur Lamik, cześć. Johny z fotografii. Masz jakieś sprawdzone patenty na fotografię ludzi przy przygotowaniu? Nie. Ale dzisiaj będę trochę o fotografii kulinarnej w sekcji inspiracje mówił. Także, sekunda. A wiecie, że jak wczoraj wam pokazałem ten Dude Perfect, to zaraz YouTube do mnie tam nakrzyczał, że używam cudzego materiału i tak dalej, jakieś prawa autorskie. No i słusznie, słusznie, czyli mechanizm nam wyłapuje te filmy. Innymi słowy, nie zablokowali filmu, ale ja nie mam nie, nie mogę. Re, re, znaczy, inaczej. To, I to jest fajne. To, jak działają reklamy, bo mam włączone reklamy na swoich filmach, to cała kasa, czyli te dwa złote z filmu, ile tam zarobi? idzie do nich, w sensie do Dude Perfect. Mimo, że e, jest tylko część, nie wiem, jakby sobie film radził YouTube, jakby były na przykład dwa filmy z różnych dwóch kanałów, czy wtedy dzielą kasę, czy co, czyli to jest złotówka do Dude Perfect i, i złotówka gdzie indziej, nie wiem, ale uważam, że to jest fair zagranie, czyli nie kasują filmu, ale jakby przekazują zyski z filmu, no mój kanał generuje takie przychody, że <laughs> kariera youtubera, no. Okej. Okay. Dobra, to to była wiedza. Teraz do inspiracji. Windows chyba nie da rady na raz wyświetlać dwóch profili. Tego nie wiem. Na Macu się da. O właśnie, do sprawdzenia. Czy Windows da rady wyświetlić dwa profile. Eee. Eee. Koniec z boomcy. Nie wiem, no. Okej, okay, to teraz inspiracje. Eee. A, był jeden wczoraj temat o plagiatach, nie? Taki mocniejszy. Więc mam dwa komentarze do tego. Zaraz, tak na szybko. Jeżeli ktoś na grupie lub gdziekolwiek wrzuca zdjęcie innego autora, to nie może podpisać, że je zrobił. Jeżeli tam nasz gość, yy, któremu już podziękowałem za udział w grupie, to jest czwarta chyba osoba, którą z, yy, usunąłem z grupy. Na 3300 ponad osób z fotogrupy. To jest cztery osoby usunąłem. Jakby ktoś pytał, jak widzi szarą ikonę przy nazwisku. To, to prawdopodobnie osoba się wycofała sama, bo albo jej klimat nie leży, albo za dużo notyfikacji i tak dalej. Więc to, to, I to są sporadyczne przypadki. 3300 osób ponad mamy na fotogrupie, a usunąłem 4, bo przeszkadzały, nazwijmy to. Klimatowi grupy, lub popełniły jakąś, nazwijmy to, w cudzysłowie, karalną karalne przestępstwo wobec, nazwijmy to, zdroworozsądkowych zasad. I, i teraz odnośnie tego wątku. Gdziekolwiek czujecie, że leje się krew, bo tam miałem wrażenie, że potem ten wątek jest jeszcze odkopywany. Ja go specjalnie zamknąłem, bo yy, napisałem, dlaczego zamykam wątek, bo nie chcę, żeby grupa jak robić lepsze zdjęcia odpływała w jakieś meandry i, i, i szukała igrzysk. A, temu dokop, tamu dokop. Ten popełnił coś tam. Nie, takie wątki zaraz ucinam, wyłączam komentarze, żeby ten wątek po prostu, jak ktoś chce wyszukać, to będzie. Tak jak mówię, żeby nie kasować zdjęć, pod którymi ktoś komentuje, ja też nie kasuję wątków, nie ma tego. Zamykam komentarze, żeby nikt, bo jak ktokolwiek napisze coś pod dowolnym wątkiem, on wyskakuje na początek. Więc dlatego też napisałem wczoraj do paru osób, które odgrzewały ten wątek, że po to to zamykam, żeby nie, nie, nie wyszło. Bo tak się znowu wątek, który nie jest zupełnie do klimatu grupy przypiąć i przyłapał, bo się po prostu tam nie wiem, wycieczki personalne są, ląduje jako pierwszy wszystkim 3300, czy kto tam zagląda. Więc opanujcie się z tym tam podgrzewaniem atmosfery. E, tak jak proszę, żeby nie było wycieczek personalnych, no to już. Więc wracając do wątku. E, jeżeli ktoś mm, już konkretnie, czemu osoba wyleciała? Jedna rzecz za to, że użyła cudzego zdjęcia i jakby brnęła, właśnie i, i powiedziała, że to jest jej zrobione, a w wątku był autor, który upominał się o to, żeby chociaż podpisać to zdjęcie. Nie wiem, tam z, wy, wynikało z tego, że zdjęcie było cudze, ale retusz był kogoś, i, i to określa właśnie jako: zrobiłem zdjęcie. No, ale potem było takie brnięcie dalej, czyli takie nieumiejętność, nie powiedzenia, ej, no słuchajcie, jest taki tak, przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł urażony i td. E, dlatego sobie usunąłem. Zresztą to nie była pierwsza wpadka tego gościa, no. E, Okej, okay. więc chcę tylko powiedzieć, że na grupie jak robić lepsze zdjęcia panuje pewien zdrowy rozsądek i klimat wsparcia. Jeżeli ktoś ten klimat... E, jakby nie pasuje mu ten klimat, jeżeli męczy się z tym lub ma milion złotych lat, jak grupa powinna wyglądać, lub jak powinniśmy się do siebie odzywać, lub e, co robić, czego nie robić, to zachęcam jeszcze raz, jest taki punkt numer 5 w wątku tym. Przypiętym, jak ktoś wchodzi, to jest szybki start, albo musi sobie rozwinąć przypięty wpis, tam na ten temat się wypowiadam. Po prostu nie reformujcie grupę, starajcie się pomóc innym skupić na zdjęciach, na podawaniu wiedzy i czerpaniu. I jeszcze szybkie dwie uwagi do grupy. Są dwa wątki, jak macie jakieś te pytanie sprzętowe, też wpięte w wątek wstępny to w tym jednym wątku. Nie zakładajcie nowych wpisów z pytaniem, a jaki kalibrator użyć, albo jaki obiektyw, co byście doradzili i td. i tp. Bo śmiecicie grupę. Przucajcie zdjęcie z opisem komentarzy, po to jest grupa. jak macie pytanie o sprzęt, do tego wątku. I jest drugi wątek, na przykład, a jak w Lightroomie zrobić coś tam, albo skąd czerpiecie inspirację na coś tam, albo e, czy ktoś wie, gdzie kupić coś. To jest drugi wątek, jedyny wątek, niesprzętowy. Macie dwa miejsca, które powinny pochłonąć wszystkie inne tematy. No więc proszę bardzo tam. A wtedy na ścianie w grupy pozostaną tylko twórczość Wasza z konstruktywnymi uwagami, opiniami innych. Tada! No, <laughs> e, proszę bardzo. Dobrze. Co mamy? Wioletta przesyła dużo ciepła. A skąd przesyłasz? Okej. Okay. O, Waldek złodzi, cześć. Z Waldkiem się poznaliśmy na, na, na targach Fotołódź. E, nawet selfika gdzieś mam, no. E, Okej. Okay. A, a można wrzucać artykuły z fototematami. Yy, w tym wątku jak robić lepsze zdjęcia, yy, znaczy w tym wątku nie sprzętowym, tak? Tylko pamiętajcie, że to nie jest reklama. No tam cały czas mówię. No, to, na tej grupie nie chciałbym, żeby artykuły były tak naprawdę reklamą. że A oto, oto, coś tam, coś tam i zapraszam do zakupu w moim sklepie. No, mówię, to, to nie. To, to prawo w sensie reklamowania produktów zostawiam sobie sam. Taka grupa, no, e, serio, okej, okay. mówiłem już o szarlotce, jakby ktoś nie wiedział, to takie wiecie, jest, jest dom, jest impreza, wszyscy tutaj za darmo się bawimy, ale jakby ktoś chciał spróbować szarlotki, jeśli chodzi o kurs fotografii, w sensie retuszu, to, 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 to stoi w bo, u boku, tam w rogu pokoju i zachęcam do zapoznania się z tą szarlotką, jakby ktoś chciał już szarlotkę zjeść, a nie, że wchodził i mówi, Ej, ale tam jest fajna szarlotka. Jak moje nie próbował. No dobra, e, to tak znowu przypomnienie reguł. Mm, tylko od razu powiem, że przy kursie właśnie a propos prowadzenia biznesu z pasji trzeba mieć świadomość wartości swoich produktów, usług fotograficznych itd. itd. Dobra, znowu ten. Kto zaspał? Ania. Nie, nie zaspałaś. Spoko. E, lecę e, teraz do inspiracji, ok? Tak standardowo. Kurczaki. dobra. E, ale w ogóle jeszcze wam jedno pokażę, jaki ten, Nican, Nican, nie Nikon, Nican. Dobra, e, w inspiracjach chciałbym wam, e, do, do fotografii kulinarnej, ale jeden temat. E, wczoraj na patrona, Przemek jest e, jednym z patronów, on nie jest fotografem. E, Bukato.food na Instagramie i bukato .e, Food na Facebooku. I teraz taka ciekawostka, zobaczcie te zdjęcia, bo był wątek o fotografii kulinarnej, w jakieś samoloty. I Przemek nie jest, totalnie nie jest fotografem. Te wszystkie zdjęcia są robione iPhone'em. Nawet, bo ponieważ się z nim spotkałem, to pytałem, jak robi, żeby pokazał. No to często na przykład układa tą potrawę w korytarzu, bo tam wpada dzienne światło miękkie i na podłodze robi takie zdjęcia. Ale co jest ważne, on jest pasjonatem gotowania. Te wszystkie rzeczy, które tu widzicie, to on zrobił. Sam tam upichcił, ułożył i nie czytał książki o stylizacji e, foto, e, nie wiem, kulinarnej. Po prostu dużo, rzeczy, dużo innych zdjęć oglądał. Dużo innych rzeczy. E, e, po prostu inspirował się oglądaniem zdjęć, a nie czytając książki. I zobaczcie, jakie cuda robi. Także w ogóle zachęcam Was tutaj sobie tam zasubskrybujcie przemka. E, ile? 96 obserwujących. Nie wierzę w to. E, <grywa> bo zdjęcia są na, na mega poziomie, a przede wszystkim mega apetyczne też potrawy. Powiem Wam, co miałem okazję spróbować. A to. Gdzie? Chyba, że gdzieś wcięło. To. O. To to zdjęcie robił przy mnie. No jajka, z... no, no, no cuda, dobra, więc teraz chciałbym trochę o inspiracji właśnie pogadać, bo to jest inspirujące to jest gościu, tak jak każda wasza pasja e, rodzi się, tak może być, z kębą albo tak, żeby się w ogóle skupić e, macie pasję do czegoś e, wczoraj było o sol solarigrafii Marcina gdzie tam rurki kanalizacyjne, rurki PCV e, i, i papier, światło czuły i przez 13 miesięcy robi zdjęcie trajektorii słońca no, po niebie. E, Przemek gotuje. I teraz, żeby udokumentować te, taką pasję, jak gotowanie, musi wejść w świat fotografii. E, I zobaczcie, i robi to właściwie tylko oglądając inne zdjęcia i próbując. Ja pytałem właśnie ile, ro, czy to jest tak, że on cyka to zdjęcie? Mówi, że nie, cyka wielokrotnie z różnych kątów tam i potem patrzy, co mu wyjdzie, co mu nie wyjdzie. No i teraz parę takich lekcji. Nie? Jak macie pasję, te zdjęcia są autentyczne. Tu jest fotografia. Jeżeli ktoś, nie wiem, kocha dzieciaki, wierzy w to, że potrafi zrobić zdjęcia dzieciakom, prędzej czy później. Bo ogląda dużo tych dzieci i zna się na temacie. Tu na gotowaniu, tam na dzieciakach, jeżeli to jest, nie wiem, astro, klimaty takie, że lubicie plenery, robicie, chodzicie w te plenery, potraficie dostrzec parę rzeczy i potem dokładacie do tego fotografię. I zaczyna się robić coś bardzo wyjątkowego, bo to są wasze zdjęcia w waszej pasji. I przez to one są już w określonym stylu. I teraz jedyne, co, czego brakuje do rozwoju, potem właśnie, nie wiem, dalszego, chyba. Kolejnego ułamka pasji, czyli nie tylko gotowania, ale też fotografowania, pogotowania. To jest rozwój warsztatu i wtedy dochodzi wiedza. Także przemo e, chciałem oficjalnie oznajmić, że jedną książkę o fotografii kulinarnej e, poleci do ciebie. No, Także tyle. A jeżeli. E, e, dobra, a ja teraz wracam, bo Przemek zapytał, teraz trochę wiedzy dołożę do tej inspiracji. Także chciałem wam tylko powiedzieć, że to jest niesamowicie inspirujące, jak ja, bo znam Przemka od lat, ale dopiero jakby niedawno też jakby wróciliśmy na tory takiej e, łączności, e, to. On gotowaniem to, to żyje, tak? A teraz e, teraz tą pasję przekuwa o krok dalej. Także e, wydaje mi się, że to, że my jesteśmy na fotokawce, tak naprawdę to jest jakaś taka bardziej dookoła pasji. No, Róż dupę, co ma wspólnego z fotografią. Więc strasznie fajnie się czuję, jak widzę, że, że nie wiem, przyciągamy jako grupa ludzi. Którzy chcą od życia trochę więcej, no, trochę ciarek takich w życiu, no, także fajnie. No dobra, więc chętnie pomogę, pomogę Przemkowi robić lepsze zdjęcia, żeby ten biznes, mam nadzieję, może kiedyś z, z, z kulinarny jakiś mu się tam gdzieś udał. A teraz pytanie numer dwa, bo Przemek zmierzył się z technicznym wyzwaniem, czyli e, e, jak e, doświetlać, bo przyjdzie zima albo nie ta pora dnia, potrawy się fotografuje też zaraz po zrobieniu, no to nie wiem, czy macie ochotę na kaczkę o 10 rano, na przykład, tak, bo światło jest dobre, więc więc jak doświetlać te rzeczy, żeby wyszły tak, jak przy świetle dziennym. I teraz dajcie mi chwilę znowu, wejdę, bo wczoraj na patronach parę tematów ruszyliśmy odnośnie oświetlenia fotografii kulinarnej. Tylko teraz potrzebuję sekundkę. Dobra, no wam na razie wątek, żebyście sobie mogli pogadać tutaj, a ja poszukam Jakie były podpowiedzi, jeśli chodzi o setapy. Może wam się też przyda. Nawet jak robicie nawet swojego Instagram fida. Nie? To, to fajnie jest wiedzę fotograficzną włożyć w, w to, co robicie. No nawet jeżeli to jest ujęcie elementu dnia. Do, nie do swojego portfolio, tylko nadal robicie zdjęcie telefonem. Ale warto ten swój kunszt fotograficzny dołożyć. Więc teraz będzie o no, jak mi się odwieści komp. O świeceniu fotografii kulinarnej, no masz. O, o, o. Dobra. Jeszcze sekundka. To jak ktoś na jakiś żarcik, to zapraszam tam do sypnięcia. Mhm. I podlinkuję Wam jeden fajny film, który też tam patroni rzucili odnośnie fotografii Kawki, takiej jednej, akurat fotokawka. Eee, jeszcze momencik. Raz, dwa, trzy, cztery. Otwieram, otwieram. Momencik. Pięć. I No i mi wcięło. Już 5 mam, jeszcze jedno ważne. Jeszcze jeden ważny link, ale straszny mi komp zwolnił. Um... O, o, o i już prawie mam. No niestety. No, to wam pokażę tak. A, czekajcie, jeszcze ten temat. Kurno, no taki wątek patrzenia się na, na to jak ziemi się, się sobie nie radzi. Macie ubaw teraz, no. A, to co? jeszcze miałem wam o czasie powiedzieć dzisiaj, nie? Ten wątek o czasie, w ogóle, jak macie jakieś te wątki zaległe, o których zapomniałem, to powiedzcie: Dobra, już mam, ok. Więc proszę bardzo. To są pomysły na oświetlenie fotografii kulinarnej na Pinterestie. Link spróbuję dorzucić, bo swojego zgwiazdkowałem Tylko standardowo się upewnię, że mnie widać. Dobra. Więc słuchajcie, przy fotografii kulinarnej o co chodzi najczęściej? Żeby światło było miękkie. A skoro ma być miękkie, to źródło światła musi być duże. Duże do żarcia. Na przykład, jeżeli fotografowałbym ten kubek poważnie, to źródłem światła, gdyby na przykład to było, ta, ta kartka byłaby źródłem światła, to do kubka jest duża, tak? Więc światło na kubku byłoby miękkie. Eee, no to co mamy? Jakie pomysły? Zobaczcie, to jest, to jest mega temat. Jak się fotografuje też e, i co jest potrzebne? Wcale niewiele. Potrzebujecie okno z naturalnym, miękkim światłem. Zaraz Wam pokażę temat: a co by było, gdyby padało bezpośrednie światło? Potrzebna jest dyfuzja. I dyfuzję możemy zrobić sobie. Moment. Na przykład tak, wieszając, prześcieradło. I dlaczego Wam pokazuję takie rzeczy, e, a ktoś mówi sensuale, fotografuje Patent z firanką w oknie to nie jest taki, że możecie wykorzystać w dowolnej fotografii. Firanka w okno, żeby zmiękczyć światło. Także dlatego warto patrzeć i poznawać inne rodzaje fotografii. No, wracam do Pinteresta. Zobaczcie, najprostsza rzecz. Mały stołek, żeby móc kąt zachować strzał z góry, więc jak się fotografuje modelki, to co? To, to się przyda duża drabina, gdy ona leży na podłodze. Nie? Ten sam patent. Tylko większe rozmiary, no, bo modelka nie jest takich rozmiarów. Biała, duża, e, do żarcia biały ten murzyn. Pokazywałem, znaczy biały murzyn. Biała blenda, ale ten WIFLAT, tak zwany, czyli rozkładany, yy, rozkładany styropian. Ja to robiłem w swoim studiu. Widzieliście, jak to wyglądało tak? Tylko że ja musiałem dłuższe, większe zrobić, bo moje, moi modele i modelki są znacznie większe od tych babeczek. Też fotografuję babeczki, ale są znacznie większych rozmiarów. Osoby urażone hasłem babeczka. Yy, z góry przepraszam, bo też są tacy. No i macie miejsce na stylizację, czyli garderoba dla modelki. No, źródło światła duże, akcesoria, akcesoria i już. No, więc co? Więc chciałem wam tylko powiedzieć, że ja będę trzymając kciuki patrzył, co tu się zadzieje u Krzemka, życzę wam też fotografii kulinarnej, też rzucajcie okiem na, na to, co Przemek robi, bo on to gotuje, on to przygotowuje, więc to jest też niesamowite. O fotografii kulinarnej pewnie jeszcze będzie się przewijał wątek, bo, bo mnie to fascynuje. Bo sam robię teraz, przeglądam kurs, ten kupiłem przecież, mówiłem wam, ale to się wlecze, bo siedzę nad swoim. No dobra, patrzę teraz na Wasze pytania. Bum, mm. co macie tutaj? Motomonia, 40 lat mieszkałem w Olsztynie. Uuu, no to chłopie. Czemu uciekłeś teraz? Teraz będzie wątek. Czemu do Vancouver na rado się przeniosłeś? Michael Clarkson wśród styropianów. Robi czy robiłem kiedyś zdjęcia Sony a6300? Nie. Chętnie ma dziewiątkę, przetestował. No dobra, Albinos, tak. Cześć Fox, no. <grych> Okej, okay, to to było o... Słuchajcie, ile dzisiaj? 55 minut. No i chyba zostawimy ten wątek o czasie, co? Albo nie, dam wam. Na szybko. To zwinę to. Hop. Teraz się nauczyłem. Zawłaszczam ekran. Wy i tak macie okienko czatu, nie. Kiedyś przeczytałem książkę. Uwaga, czarodziejska góra. Kiedyś wylali mnie, tak powiem, z roboty. Poleciałem ze zwolnieniami grupowymi, z Noki. I miałem dużo czasu wolnego i sobie obiecałem, że pójdę od razu do pracy takiej, do której chciał iść, a nie do pierwszej lepszej. Więc e, no też, też mogę kiedyś o tym opowiedzieć, bo też były okresy zwątpienia, jak tam wiecie. Nie dzwonią telefony i nie zapraszają do roboty, a kolejny miesiąc mija. Ale w tym czasie czytałem e, kanon literatury XX wieku. Wziąłem sobie na tapetę <laughs> takie wyzwania po latach czytania dokumentacji technicznych, e, języków programowań i tak dalej. No i e, czarodziejska góra. A, I tam jest, ja nie pamiętam szczerze dokładnie o czym jest książka. Nawet ten, ale był, jest tam, przewija się taki wątek o czasie, i to jest dla mnie fascynujące było. E, I teraz o co chodzi z czasem? Generalnie e, dwie sytuacje. Powiedzmy, że czekacie na swoją kolej e, u lekarza. No jest tam za 10, 10, macie wizytę na 10, na 10. To jak wam te 10 minut leci? I załóżmy, że nie możecie grać na telefonie i tak dalej. Ten czas się tak mega spowalnia. Nie? Wiecie, każda sekunda trwa, każda minuta trwa. E, dłużyzna straszna. <laughs> e, tak jest za każdym razem, kiedy robicie coś nudnego. E, że ten czas bardzo wolno leci. E, I do czego to później wyczytałem w innych e, książkach, e, porównują. Do monotonii, na przykład w pracy takiej korporacyjnej. Jeżeli robicie to samo, to ten czas wam się dłuży. Zerkacie, kurwa, jeszcze nie ma tej 17 czy 16. I dalej swoje, tam kolejny slajd i tak dalej. Jeżeli to jest monotonne, powtarzalne, nudne, to ten czas się dłuży. Do, no dobra, to jedna. I dla odmiany zwróćcie uwagę, na przykład, jeżeli jest to e, jakaś impreza taka niepowtarzalna sylwestry z reguły, albo wakacje życia zobaczcie, co się dzieje w, w trakcie tego. Po prostu robicie coś zajebistego, patrzycie na zagranie co? 4 godziny pękły? What? <grym> Czyli czas znika. No to porównując. Robicie coś nudnego, czas się dłuży, macie mnóstwo czasu, takiego niechcianego. Robicie coś zajebistego, czas znika. To są momenty. I teraz najciekawsze. Z perspektywy czasu. Po latach. Co pamiętacie? Jesteście w stanie odróżnić, co robiliście we, we wtorek, e, dwa tygodnie temu w robocie od tego co robiliście trzy lata temu w robocie, jeżeli to jest nadal to samo, pewnie nie. Te dłużyzny w ciągu wykonywania zadania z perspektywy czasu monotonia zlepia się. Mija 10 lat, a wy się cały czas przy tym samym biurku. Hmm? Za to, co pamiętacie, te wszystkie momenty, które znikały. Jesteście w stanie sobie przypomnieć, nie wiem, a jak byłam na Chorwacji 3 lata temu, to coś tam. Albo ja pierdziło moje pierwsze wakacje e, pod namiotem. Albo Sylwester ze Zdziskiem. Albo impreza studencka, gdzie się narypaliśmy ze Stefanem. To pamiętacie. No to teraz... Maczujemy? Co warto robić w życiu? No. To tyle na dzisiaj. Zachęcam do wsparcia kolejnych fotokawek, i innych szalonych pomysłów i historyjek na Patronite. Zachęcam do kolejnych, do uczestnictwa w kolejnych fotokawkach, i e, pomoże, pomożeniu, pomodzeniu, pom, pomóżcie mi, e, żebyśmy tą grupę na YouTubie e, przekroczyli 10 tysięcy osób. E, liczę, że z fajnymi osobami to będzie ładna przygoda. E, I co no i kurs z, z Photoshopa niedługo się e, niedługo wypuszczam. Kto kupi kurs z Lightrooma, jeszcze jest w promocji, to potem Photoshopa dostanie taniej. Czyli tak, jak pakiet wyjdzie. No I od razu przepraszam wszystkich tych, którzy teraz kupują te kursy, że są jeszcze czasami techniczne problemy. Ze złego konta zaaktywuję komuś, albo mail nie dojdzie, jeszcze przychodzę. Ale treść, wartość to są naprawdę fajne kursy, bo włożyłem w nie bardzo dużo energii. Także zachęcam, dajcie im szansę. I tyle, do jutra. Trzymajcie się. Cześć.